Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś chciałabym Was zaprosić na wykład, który związany jest znów z przygotowaniem wariantu rachunku zysków i strat, ale tym razem skupimy się na działalności handlowej i działalności usługowej. Jest to poniekąd dopełnienie poprzedniego tematu, z tym, że teraz właśnie będziemy mówili o innym typie działalności i zwrócimy uwagę, jak ewidencjonuje się koszty, jak kalkuluje się wynik finansowy i w związku z tym, jak przygotowuje się warianty rachunku zysków i strat dla działalności handlowej i dla działalności usługowej oraz jak te wszystkie elementy różnią się w porównaniu do działalności produkcyjnej. Myślę, że warto ten temat przejrzeć, dlatego że opracowań dotyczących działalności handlowej i usługowej jest bardzo mało. Generalnie wszyscy skupiają się na działalności produkcyjnej jako na tej najtrudniejszej do opanowania, ponieważ ona zawiera najwięcej elementów. Natomiast myślę, że warto wspomnieć i o działalności handlowej, i o działalności usługowej. O czym będziemy mówić w ramach tego wykładu? Na tym wykładzie właśnie powiemy sobie, jakie są najpopularniejsze metody ewidencji kosztów. Przypominając jednostkę produkcyjną, a potem skupiając się na jednostce usługowej i jednostce handlowej. Następnie porozmawiamy o tym, w jaki sposób kalkuluje się wynik finansowy dla działalności usługowej i dla jednostki, która chce przygotować wariant porównawczy rachunku zysków i strat oraz wariant kalkulacyjny. Potem zrobimy to samo z działalnością handlową i znów dla wariantu porównawczego i wariantu kalkulacyjnego. Przejdziemy przez schematy, w jaki sposób ewidencjonuje się koszty. No tutaj mamy najprostszy, czyli w przypadku, kiedy jednostka ewidencjonuje koszty tylko w układzie rodzajowym, będziemy mieli przykład dla działalności usługowej, który wspólnie rozwiążemy, a następnie porozmawiamy o tym, w jaki sposób jednostka usługowa przygotowuje wariant porównawczy i kalkulacyjny w przypadku, kiedy ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowo-podmiotowym. No i tutaj będziemy oczywiście bazować na odpowiednich schematach, a następnie spróbujemy rozwiązać przykład, w którym przedstawimy wariant porównawczy. Będziemy mówić w ramach tego wariantu porównawczego tutaj o dodatkowej analityce do kont w układzie podmiotowym, co będzie ciekawe, bo będziecie mogli zobaczyć, po co stosuje się tą dodatkową analitykę. Przedstawimy oczywiście warianty i porównamy je ze sobą dla jednostki usługowej. A następnie spróbujemy zrobić to samo dla działalności handlowej. Tutaj skupimy się na jednostce, która ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowo-podmiotowym i znów przedstawimy tą ewidencję na schematach, a następnie spróbujemy rozwiązać przykład, który będzie dla nas ilustracją tego, w jaki sposób się te warianty dla działalności handlowej przygotowuje. Porównamy te warianty ze sobą dla działalności handlowej, żeby zobaczyć, czym one się różnią między sobą, czy w ogóle się różnią między sobą. I na sam koniec jeszcze krótko przedstawię, w jaki sposób przygotowuje się wariant kalkulacyjny dla jednostki handlowej, jeżeli prowadzi ewidencję tylko w układzie podmiotowym. Wspominałam, że jest to układ mało popularny, ale czasami stosowany, więc warto to rozwiązanie przedstawić. Myślę, że temat ciekawy, nie jest bardzo trudny, natomiast warto znać różnicę pomiędzy działalnością produkcyjną, handlową i usługową, ponieważ jeżeli każdą z tych działalności rozumiemy, to będziemy też w stanie podołać ewidencji księgowej w przypadku działalności kombinowanej, jak ja to mówię, czyli działalności, kiedy jednostka łączy ze sobą na przykład działalność handlową i produkcyjną, czy działalność usługową i produkcyjną, a może nawet wszystkie trzy. Serdecznie zapraszam.